Hej, siemanko, z tej strony Jornegiero i dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z gry Far Cry 3. Oczywiście od razu przechodzimy do głównego wątku fabularnego w grze. Lecimy do Bucka, który ostatnio naprawdę cały czas nas gania po jakichś bardzo trudno dostępnych miejscach. Niemalże ocieramy się o śmierć. Prywatnie mam dość tego gościa. Natomiast nie mam innego wyboru. Musimy spotkać się z nim ponownie. No, jak już w tym miejscu byłem, chyba w szóstym czy siódmym odcinku, to było pod koniec, jak mieliśmy dotrzeć do statku, aby znaleźć pierwszą część potrzebnych nam kompasu. To jest taki kompas, nie? I dokładnie nie wiem, czy to jest magiczne, czy nie magiczne, ale wygląda, jakby tam była w tym magia jakaś zawarta. Wow. Natomiast no. O, tu się ukrył skurczybyk. No i ten magiczny kompas, po prostu przez niego mamy tyle problemów, że szok, bo musimy go wykorzystywać w poszukiwaniach. O Jezu. I znowu mamy tego gościa na ekranie. You found it. Go on. Give it over. Keith first. All right. Through the door. You gotta hand it to the Chinese. When they disemboweled you, they did it in bloody style. Can you imagine getting shivved by this? Like Shakespeare stabbing him with his quill. To jest. Keith. Please, no more. Please, I beg you. I can't take any more. Jason, you gotta get me out of here. I'm begging you, please. You gotta get me out of here, man. I'm getting you out, okay? Yeah? You promise. You gotta promise me. Yeah, look, about that, mate. I am grateful, right? And I'd really like to show my appreciation, you know. Proper. Like a man should. You said we could leave, you fuck! No, no, no. Actually, what I said was, Keith could leave with you, but you're not going anywhere. We're walking through that you door. You are what I say you are. I'll take your bloody if you like. I like my meat rare. O cholera, aż tego się nie spodziewałem po nim. O cholera, to mi się podoba. Ten gość jest pewnie z armii. O cholera. Wpisaliśmy się sztuką walki. Teraz my mamy ten miecz. Ten chce się upewnić. No nie wygląda zbyt dobrze ten chłop. Jeszcze na tym tapczaniku. No ale nie śmiejmy się. Myślę, że większość z nas została tak porwana. Mogłaby wyglądać nawet gorzej. Obudził z domu mi się Morse, powiedziała Liz, bo przyznał, że kocha. Trochę mu żal biednych ostryk. Ale i tak zjadł więcej niż stolarz, powiedział Tweed Lidi. Nie ogarniam tego, ale to nie ma znaczenia chyba. Look, just don't tell them about this, okay? Just fuck, man. I thought I could handle my shit. And I can't. Ale o fryzurę zadbał, bo widzę, ładnie się uczesał. I'll get Riley, and we'll be back in Santa Monica in no time. Do Santa Monica. Sam pochodzą. Riley's dead. I'm sorry. He tried to escape, and they shot him. Keith? I'm sorry. Keith! Hey. Not Riley.
Man, what happened to you? It's a long story. Let's get him cleaned up. They killed them. Boss and Hoyt, those motherfuckers. Wasn't one brother enough? I'll get them. All of them. I swear. O nie. Babel podsłuchał. Jason, what's wrong? Riley's dead. You need to process this. Why don't you stay here? I can help. I can take care of you. Stop making this about us! What are you talking about? My brother just died, and I need to deal with it on my own, okay? O cholera, to jest przemiana. To jest właśnie czas przemiany. I'll be here if you need me. Skończy się tak, że tak bardzo, jak nie chcieliśmy tu być z początku, tak bardzo będziemy chcieli tu zostać. Jednak zostanie wojownikiem Rakiat to nie tylko jakaś głupia gra, to cała kultura, która rządzi tą wyspą. Ale mamy tutaj poważne rzeczy do zrobienia. Nasz bohater naprawdę zaczyna się przemieniać w część tej wyspy. Czy tam grup, czy tam częścią grup wysp, tak? Bo jak widać, tutaj nie jest jedna taka wyspa, tylko one są rozdzielone. No dobra, zostawiamy tych papudraków i lecimy sobie do naszego świata, z którym jesteśmy coraz bliżej. Jason, za niedługo stanie się chyba postrachem tej wyspy. No cóż. Historia robi się coraz ciekawsza. O kurde. Ale to było chamskie. O, akurat spadliśmy na rośliny. Ja chyba też staję się częścią tej wyspy. Przypadkowo trafiam do miejsc, które są bardzo opłacalne. Czyżby ta gra zmieniła gracza? Niewykluczone. Dobra. Teleportujemy się szybko do kolejnego etapu. Tylko jestem ślepy. O, dobra. Brama świątynia. Świątynna. No dobra. Teraz idziemy do tej babeczki. Zanieśnią Cintrze. Cintrze. Cintra? To była z Wiedźmina 3 raczej. Coś mi się pomyliło. W Wiedźminie 3 była chyba Cintra. Coś mi tak kojarzy. Nie mam pamięci do imion. No dobra. Typki sobie stoją, ale gdzie jest Cintra? O, już mnie witają, już mnie zatrzymują, chyba mnie polubili. Welcome back, Jason. Jest nasz gość. Denis. Wrócę wielko. Masz nóż? Ej! Co tak się na... Właśnie się na nóż. No a co? Myślałeś, że co? Usolko. No, chyba zaczęli nam ufać i wiedzą, że nie jesteśmy byle ziomkiem, tylko twardym gościem. What is it you desire? To save my friends. Are you sure? I want to kill Voss and Hoyt. Once, long ago. There was a lotus pond filled with clean water. The bank composed of smooth sand. And the smell of blossoms moved the air. But a giant lived beneath the pond's surface, devouring any who came to its edge. A warrior
from the Northern Kingdom. Heard of the giant and vowed to slay him. Paint Tata on his body. Took power from the land of the dead. And when he was ready, he walked the path of the Lotus Pond. The giant rose from still waters. And the warrior raised his dagger. He cut the giant's head clean off its body. The skull of the giant fell to earth and became our island. The descendants of the warrior became the Rakia, our people. No, to nie now another giant has risen. Prove you are worthy of the Tatao. Help us free our captive warriors, and I will give you the power you desire. I'll do it. No dobra. And I will see you again soon. Warrior. Jestem warriorem. A mój kolega jest knightem. Nie, to było. Jestem druidem, a mój kolega jest knightem. Ja walę z różki, a on wali z aksa. Dobra, lecimy. Nie jest Tibia, tylko to jest Far Cry, także tutaj czeka nas dużo, dużo więcej ciekawostek i akcji. Wait, what's the plan? An ambush. Go meet the men that you will be working with. They're in Churchtown. They'll be very happy to help you. Okej, lecimy. Będziemy robić zasadzkę. No dobra. Tyle mi wystarczy. Rozmawiam z przywódcą rakiet. Ciekawe, co za gość. Chyba wezmę tak, to zrobię. Na szybką podróż. Oczywiście. Tak daleko nie będę się wybierał. Jest tu jakiś ten samochodzik? A, z tego mapy nie zobaczymy. Dobra. Właśnie, szybko. Akcja. Mamy. Dobra. Po co mi łączenie? Dobra. Ona nie ma tej bryczki. O, jedzie bryczka. Ej, ej, stop, stop. Wypadać, wypadać. Zamówcie sobie taksówkę. Chyba tu jakaś jeździ. A jak nie, no to nie wiem. Buty sznurujcie i lećcie. Czy tam sandały jakieś. Kostek ze mną jedzie. O, fajnie. Tam jest ten. Nam potrzebny jest most. Na razie nie widzę mostu. Zatrzymam się na chwilę i wyjrzę, czy jest tu gdzieś most. Nie, ale tam. Zakręcimy. Co jest grane? Ej, co to miało być? Gość się rządzi. Nara, gość, tak. Wiem, że to twoja bryka, ale... stój sobie tu przy kamieniu. Pogadaj sobie z Rokiem. Pogadaj sobie z Rokiem. Także ten. Wow. Kurde, chyba naokoło jakoś jadę, no ale nie wiem czy... Ale to i tak jest szybka droga. Sterowanie pojazdami w tej grze jest całkiem ciekawe. Jest takie... Może nie jakoś super realistyczne, ale czuć masę tych pojazdów. Całkiem spoko. Grałem w dużo... gier, które miały dużo... dużo gorsze sterowanie. Na przykład Watch Dogs. Bardzo słabe sterowanie. Pamiętajcie, aby pisać w komentarzach nowe gry, w które mam zagrać. Bo tak naprawdę mam tak duży wybór. Jest
tyle ciekawych propozycji, że tak naprawdę nie wiem, co wybrać. Fajnie, gdyby ktoś napisał, co właściwie nagrać. To jest dowódca Rakiat? Wygląda jak raper, tatuaże na twarzy. Dobra. Hell yeah. Jason się wkręcił w życie tej wyspy. No a jak? Te czwórki już lecę zakładać. Tylko to jest dynamit. Hello? Hey Jason, it's Lisa. I'm kind of busy, what's up? Just letting you know that the boat's coming along. When are you back here? I'm not sure. You are coming back, right? Yeah. Okay. See you soon. I don't understand. Jason, come! You need my water tower! Możemy tirolką zjechać. O, nadjeżdżają. These guys aren't pirates. They don't look like Voss's men. Holy shit! Who the hell are these guys? These guys look organized. They look like soldiers or something. Oj, ta sprówka to ona jest jakaś taka niewydarzona. Dobra, to jest za cienkie miejsce. Zbliżamy się. Ja też mam było dość, a nic mi nie zrobił, a co dopiero nasz Jason. Gdzie to jest? Ej, co jest grane? No dawaj broń! Ja ich rozsadzę. Ten go rzucił do wody, ten od razu wstał. Z góry nie działają te ataki. Dawać mi tą broń. Jakby ich tu załatwić? Na pewno jest jakaś fajna droga, żeby to zrobić. Wiecie co? Nie ma tutaj za dobrej drogi, żeby to zrobić. Trzeba zrobić to, jak to robimy. Zrobić to tak, jak się tego nie robi. Czyli na pałę. Chcieliście?
Holender. Kurde, no już koniec. Pierdziele to. Nowe zaskoczenie go czeka. Au, 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 au. Insanity. Psy. Insanity is doing the exact same fucking thing over and over again. Jonathan. Expecting shit to change. That is crazy. The first time somebody told me that, I don't know, I thought they were bullshitting me. So, boom, I shot him. The thing is, he was right. And then I started seeing it everywhere I looked. Everywhere I looked, all these fucking pricks. Everywhere I looked. Nie mogę coś utrafić ich. Same fucking thing. Over and over and over and over and over again. Thinking. Co się? It's gonna be different. No, 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 please. This time it's gonna be different. I'm sorry. I don't like the way. Nie, ta sprówka jest słaba. Jest niecelna. To jest snajperka, ale niecelna. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Te sprówki. Ty, ja mam czas! Odliczany. Kurde. Zbieramy ammo i lecimy stąd. Ja nie widzę, zauważyłem tego. Mogę wejść? Nie. Did I ever tell you the definition of insanity? Oh, Jesus. No. Oh, fuck you! Myślałem, że go rozwala. Przepraszam bardzo, co? Amunicja. Jakaś spluwa. Tylko tyle. Chopper, that must be where he took the warriors. Nie ma czego się tutaj obawiać. Nie jest ich zbyt wielu. Niech on się tylko obróci. Może kamień. Teraz. Don't
za krótki jesteś, piesku, żeby tutaj dobiec. Zrakacz mi się połamie. Wiecie co? Mamy to. Dawaj. To jest chyba wszystko okej. Misja się uda. Tak. Udała się. Super akcja. Podoba mi się to. Misja naprawdę ciekawa. Kurde, zaraz przyjdzie tu was. Czuję to. A, mówiłem? Jest i on. I znów na mnie zabije. To też jest ten. Jasne. Did I ever tell you the definition of insanity? Lol. Ale chyba nas nawet nie zabił, tylko nas postrzelił. Nic na to nie poradzisz, podziałko. Wszyscy jesteśmy tu szaleni. Ja i ty też. Skąd wiesz, że zwariowałam? Zapytała Alicja. To pewne, odpowiedział kot. Inaczej by cię tu nie było. A, to jest Alicja z Skrajnej Czarów. Teksty. I w sumie to jest taka trochę Alicja z Skrajnej Czarów, jeśli chodzi o nas. My jesteśmy Alicją, a ta wyspa to... O kurde. W trupy nas zakopali. I znów przeżyliśmy. O ja pierdziele. Takiej zadymy to ja jeszcze, żebym nie widział. Fajnie, fajna ta kraina czarów, ale powiem wam szczerze, że... Jestem ogólnie słaby na takie sceny, czy tam gry horrory, to też ja po prostu tego nie wytrzymuję, nie? Fuck. Ale za dyma. Powróciłem z... O Jezu. Jesse. Dennis. Śledzili mnie. How is this possible? Luck favors you, my friend. O cholera. Was. Mamy szczęście. Celebration of your death. But it was more of a show for Hoyt. I'm far from dead. Tell Citra I'm coming. Okay. I will tell her right now. No proszę. I've got to get my stuff back from those pirates. Powiem szczerze, że jedyne co po takiej akcji jest odpowiednie dla nas, to
to... Skok na główkę do wody, bo tam był... Aha. Zaraz przegram misję, tak? Czyli muszę brudny. Wyszedłem z tych truposzetów i od razu mam lecieć na misję. Nie ma zmiłuj. O matko. Nie było sprzętu żadnego tam. O matko, to jakiś koszmar. No to aparatu nie mam. Ja sam to kamień. Są dobrzy czy źli? Ja pierdziele, nie wierzę. To są źli! A gdzie jest sprzęt jakiś? Ten też jest bez sprzętu. Co jest? Jest tu jakiś sprzęt? Co to za gówno? Nie wierzę po prostu. Maczeta i nic więcej. Jak on zginął? Szczęście się znów do nas uśmiecha. Mamy spluwę. O matko. Właśnie znasz, ale on mnie zmylił. Myślałem, że... Myślałem, że są sami dobrzy. Trochę sprzętu. Ciężkie. Jason, I must warn you. Vas is a mighty warrior, but Hoyt is like a demon. Many of the Rakyat have attacked his island. None have returned. One at a time, Dennis. First Vas, then Hoyt. What you are telling me is not possible. I could not even do it. What was that saying, Dennis? There's a first time for everything. Big words. But the doctor tells me your boat is almost ready. You would be leaving soon. I got no clear thought. I'm moving. Wiecie co? Misja za misją. Teraz mamy znaleźć Cintrę. Ale to zobaczymy już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że ten film się spodobał, bo było naprawdę dużo akcji i ciekawych scen. No cóż, jestem... Ciekawe, co przyjdzie kolejne, bo chyba nieźle się rozkręca. Fakt, że trochę pod koniec, ale nieźle się rozkręca, także zapraszam do kolejnych odcinków i do zobaczyska. Do zobaczyska już za niedługo. Oczywiście, zawsze jest pora na wyścigi. Ziomeczki, hej.